protesty w Armenii. Kreml wyraża zaniepokojenie. Armia Armenii zażądała w czwartek dymisji premiera Nikola Paszyniana, informuje agencja Reutersa. Szef rządu uznał to wezwanie za próbę zamachu stanu i zdymisjonował szefa sztabu generalnego Onika Gaspariana. Swoją wypowiedź Paszynian opublikował na Facebooku, podaje Radio Azat, tytuł normiańska redakcja Radia Wolna Europa. Oświadczenie sztabu generalnego uważam za próbę zamachu stanu. Wzywam naszych zwolenników do przyjścia teraz na Plac Republiki, napisał Paszynian, zapowiadając późniejsze oświadczenie. Azatürk'ün informuje, że w stolicy Armenii od rana kontynuowane są protesty z żądaniem ustąpienia premiera. Ormiańska opozycja wznowiła w tym tygodniu akcję protestu, w których domaga się dymisji premiera. Zapowiedziano, że akcje będą się odbywać codziennie. Protesty opozycji rozpoczęły się po podpisaniu przez Paszyniana porozumienia z Azerbejdżanem o zawieszeniu ognia w Górskim Karabachu 9 listopada. Kilkanaście partii opozycyjnych zapowiedziało wówczas kontynuowanie protestów aż do skutku, to znaczy do odejścia premiera, krytykowanego za kapitulację i zdradę interesów państwa. Sam Paszynian wielokrotnie oświadczał, że nie ustąpi. We wrześniu Baku podjęło próbę odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem, separatystycznym regionem, de jure będącym częścią Azerbejdżanu, a od połowy lat 90. 22. kontrolowanym przez Ormian. Po 6 tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne porozumienie o zawieszeniu broni Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant. Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej 5 lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.